Hejka, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, w którym po raz kolejny będę zmieniać wasze kształty domków z galerii z The Sims 4. Prosiłam was niedawno, żebyście właśnie do galerii pod hashtagiem Simdora Dom dodawali swoje kształty domków, takie po prostu puste, właśnie jakieś trudne, może niektóre łatwe. Ale jest jeden haczyk dzisiaj w tym odcinku, bo właśnie w poprzednim nie mieliśmy żadnego challenge'u, a dzisiaj postanowiłam, że chcę sobie troszkę tutaj podwyższyć poprzeczkę. I właśnie będziemy sobie losować też challenge do tego domku, który będziemy robić. Jak widzicie, tutaj już w galerii wyszukałam pod hashtagiem Simdora Dom wasze domki, wasze kształty. W ogóle jeżeli dalej jesteście chętni, żeby dodawać te kształty, to bardzo was do tego zachęcam, bo coś czuję, że z tego właśnie zrobimy sobie taką serię na moim kanale. Oczywiście standardowo zasłonię tutaj sobie oczy, tak rączką, żeby nic nie podglądać, jeszcze sobie zamknę oczy. I dobra, lecimy najpierw parę razy w gół i w dół... Powiedziałam w gół i w durę? Nie, miało być w górę i w dół, nieważne. Parę razy sobie właśnie tutaj przejadę i wybieram może ten domek. Tutaj po prawej stronie, czy ja coś w ogóle kliknęłam? Kliknęłam, okej. Okay. Okej, okay, mamy tutaj domek Astronauty 2013 XL i wygląda on w ten sposób. Okej, okay, jest dosyć taki duży, nie jest on symetryczny z tego, co tutaj widzę. I mam wrażenie, że będzie troszeczkę łatwiejszy niż ten w poprzednim odcinku. Ale oczywiście ja się podejmuję tutaj wyzwania, także lecimy sobie teraz na parcelę. Dobra, ten kształt wygląda w ten sposób na tej parceli. Jeszcze w środku mamy tutaj utworzone takie ściany, których ja oczywiście nie mogę usuwać. Nie mogę ich zmieniać. Takie tutaj są trzy na górze, no i tutaj jeszcze są takie na dole. O, ta jest bardzo ciekawa ściana. Ale reszta w sumie jest taka pusta, więc dla mnie to lepiej. Nie będzie tutaj dla mnie większego problemu, żeby tutaj sobie samemu rozdzielić pomieszczenia, ale oczywiście z tym będzie lekki kłopot na przykład w tej części, bo na górze będzie raczej chyba łatwo. No i w sumie jeszcze taka informacja dla nieświadomych, co tutaj się będzie działo. No to właśnie ja nie mogę zmieniać kształtu w ogóle niczego tutaj, co jest. I po prostu, no nie mogę zmieniać po prostu tego domu, no i tyle. I muszę tego, z tego zrobić dom, żeby on był fajny i nie dodawać też ścian z zewnątrz. No ale dobra, my tu gadu gadu, a jeszcze trzeba challenge wylosować. Także ja mam nadzieję, że wylosuje się jakiś fajny, no znaczy fajny, no mam na myśli fajny, fajny, że nie będzie na przykład to bez kodów i skrótów klawiszowych, bo to jest chyba najgorszy challenge, który tam dałam. Ale dobra, uwaga, koło fortuny się pojawia. Tutaj na tym kole fortuny umieściłam tak naprawdę 6 challenge'y, które mi przyszły do głowy. No i jeden to w sumie jest bardzo podobny, bo jest bez kodów, a drugi jest bez kodów i skrótów klawiszowych challenge. No ale, bez kodów jeszcze da się przeżyć, ale bez tych skrótów no raczej nie. Dlatego dobra, wylosujmy sobie w końcu ten nasz challenge i mam nadzieję, że będzie jakiś fajny. No i będzie to challenge bez kodów. No tak jakbym sobie po prostu to... o, jakbym wykrakała sobie ten challenge. Dobra, czyli bez kodów, czyli nie używam tego kodu jak bele, mowę, obiekt i w ogóle, czyli nie będę mogła sobie przenikać przez siebie rzeczy. Czyli będzie problem tutaj największy z dekoracjami, no ale zobaczymy, jak to w sumie wyjdzie. Dobra, w sumie szkoda, że tych dekoracji nie będę mogła sobie tak porozstawiać, jakbym chciała, no bo jednak ten dom ma troszeczkę taki potencjał i coś czuję, że też z dachami może być tutaj kłopot, właśnie żeby jakoś je normalnie tutaj rozstawić bez kodów, ale no, nie no, mam nadzieję, że nie będzie problemu. Właśnie od tego dachu w pierwszej kolejności zaczęłam i już mam tutaj lekkie kłopoty, bo mi się nie podoba, jak to wygląda. Ani z tym dachem, ani to z takim zwykłym, bo niestety ten dach, no, jest troszeczkę taki niesymetryczny w stosunku do tego, co jest tutaj na górze, więc no, nie podoba mi się to, jak to wygląda. Może uda się jeszcze jakoś to inaczej, na przykład tym dachem zrobić, no, ale ogólnie, no, po prostu brzydko to wygląda. Szczerze mówiąc, to fajnie by było, gdyby tutaj była jakaś dodatkowa ściana w tym miejscu, wtedy mogłabym sobie ten dach jakby tak pociągnąć jeszcze troszeczkę, ale no niestety nie w tym odcinku nie mogę tego zrobić, bo to jest właśnie kształt challenge, yeah! Ale to w sumie jest zrobione tak dosyć symetrycznie, tylko to jest taką wystającą częścią bardziej do przodu. No ale ten dach zrobiłem sobie po tej i po tej stronie taki, można powiedzieć, taki sam. Tutaj sobie jeszcze ten, a nie, nie skróciłabym sobie, bo tutaj niestety musi się to połączyć, żeby to jakoś wyglądało. No myślę, że te dachy w tej części i w tej części, a nie, w tej części nie mogę tego połączyć. Dobra, cofka. To właśnie w tej części z tyłu bym chciała połączyć. To dodam sobie po prostu tutaj dodatkowo dach, tylko że go zmniejszę. O, i wtedy będzie taki dach zasłaniający ten taras, który jest tutaj zbudowany i tutaj sobie jeszcze walniemy taki troszeczkę mniejszy daszek i ten sobie jeszcze troszeczkę też zmniejszę, żeby był na tej samej wysokości. No i nie poszło w sumie tak źle. A nie, czekajcie, jeszcze mi tutaj ta część została. Nie no, najprościej będzie to zrobić w ten sposób, bo wtedy tutaj mi się tak fajnie ten dach łączy. Co prawda nie zasłania on nic, tylko tą trawę, która jest pod tym. No ale chyba nie jest źle aktualnie. Jeszcze trzeba by tutaj troszeczkę popracować nad tym dachem, bo on nie wygląda tak, jakbym chciała, żeby on wyglądał. Dobra, szczerze mówiąc, ten bez kodów jakby challenge nie był jakimś takim, nie wiadomo jakim challenge'em, bo w sumie nic tutaj nie było takiego przeszkadzającego, że mi się blokowało, że nie mogłam czegoś postawić. Teraz pomyślałam, jak już zrobiłam ten dach i w sumie nie było tu... Aha, czekajcie, to jeszcze się nie rozpędza tam. Nie rozpędzam, tak? Ja się chciałam powiedzieć, że nie było jakiegoś takiego większego problemu z tym dachem, bo wszystko mi się udało postawić tak naprawdę tak, jak chciałam.
i właśnie zaczęłam rozstawiać tutaj kolumny i chciałam rozstawić te kolumny tak, żeby one były na każdym rogu w tych pokojach, w tym domku, ale niestety no nie wyjdzie mi to, ponieważ się tutaj niestety blokuje ten obiekt, dlatego chyba sobie zrezygnujemy. Ale mam nadzieję, że tutaj do tych wszystkich krawędzi innych na dole przynajmniej się uda to dostawić, żeby tak jednak było coś ładniejszego tutaj, coś ładnego. I przy okazji tutaj dołożyłam jeszcze taką belkę, zaraz tutaj porozstawiam prawdopodobnie jakieś płotki, jakieś schody dodam i to chyba by było z kształtu z zewnątrz na tyle. Jeszcze w ogóle tak, bo został nam ten taras. No i ten taras ja prawdopodobnie zrobię jakiś taki zakryty, tylko nie wiem, czy właśnie dachem, czy może wybrać sobie takie jakieś obiekty z tych dekoracji, żeby to zakryć, tą część. Aha, nie, ale nie mogę tego ustawić, bo akurat jest za duże. Ale by tu idealnie pasowało, jakby to na kodach ustawić. Jakby na ten obiekt jest za dużo kratek przyporządkowanych i to teraz mi się jakby nie mieści, a na kodach by mi się zmieściło, także cierpię teraz w tym momencie. O, ale za to mi się tutaj... Czekajcie, bo mi się to spodobało. Gdybyśmy taką pergolę tutaj dali, tylko że ona ma trochę średnie kolory, ten chyba biały jest najładniejszy. Ona się tutaj akurat tak mieści, tylko że ona tak dziwnie trochę wystaje. Nie wiem, czy ja bym chciała ją jednak tutaj. Jeszcze mam takie coś, ale to też prawdopodobnie, no właśnie, będzie za małe. Znaczy za duże bardziej. No i teraz zrobił się lekki problem. Czyli trzeba będzie chyba zrobić normalnie. Dobra, to plan już mamy, jak to zrobić. Tylko jeszcze teraz brakuje mi jakiegoś płotu tutaj. I myślę nad ułożeniem jeszcze takich brązowych płytek i żeby zmienić kolor tej platformy właśnie, żeby on nie był czarny. Też na taki właśnie brązowy kolor i to będzie zdecydowanie lepiej wyglądać tutaj. I właśnie te mozaiki, bo to się w ogóle mozaika nazywa, sobie też damy na te tarasy, które są z tyłu i z przodu tego domu. No i tak właśnie w ten styl raczej będziemy lecieć, w takie kolory. No i co, na razie nam idzie dobrze, tak przynajmniej mi się wydaje, dlatego możemy chyba lecieć dalej. Dobra, tutaj najcięższym zadaniem chyba było umieścić te schody. Na razie one stoją w tym miejscu i wydaje mi się, że chyba będzie to najlepsze rozwiązanie. No i teraz muszę jakoś tutaj zrobić, żeby fajnie wyglądało i żeby tych oczywiście ścian nie usuwać. No ja myślę, że tutaj sobie zrobimy ze dwie sypialnie, do tego jeszcze tutaj jakąś jedną. No i tutaj się zaczynają kłopoty, bo to jest takie, no taka dziwna w sumie przestrzeń. Chyba, że po prostu te schody tutaj przeniosę, no ale to wtedy... Oj, co to mi się zrobiło? Dobra, zrobiłam na razie tak, ale nie wiem, czy to będzie dobre rozwiązanie. Bo tutaj właśnie musiałam tak zamknąć tą przestrzeń, bo nie chciałam, żeby tutaj zostały takie trzy po prostu kratki koło tych schodów, bo to by po prostu dziwnie wyglądało. Dlatego, no, będzie tutaj łazienka, trochę będzie miała dziwny kształt. I do tego, tutaj jeszcze mieliśmy tą ścianę i oczywiście ja ją sobie tutaj zostawię, tylko to chciałabym jeszcze poszerzyć, tutaj tak zamknąć i to podzielić właśnie na dwie sypialnie. Jedna będzie tutaj, a druga będzie tutaj w tym miejscu i chyba będziemy mieć tak, będziemy mieć trzy sypialnie i jedną łazienkę na górze, więc wydaje mi się, że wystarczająca tutaj ilość rzeczy. No tutaj jak widzicie też te ściany były w środku, ale ja ogólnie te ściany i tak bym zamknęła, bo to zrobimy sobie z tego jakby korytarz, no po prostu korytarz sobie zrobimy. Tutaj właśnie będzie wejście do tego domu, tutaj będzie kolejne wyjście, tym razem na ogród i tutaj raczej przewiduję, że w tym miejscu moglibyśmy zrobić sobie kuchnię, a tutaj jadalnię, bo w sumie te pomieszczenia są dosyć duże, więc nie wiem, co miałabym zrobić w tej części też, tutaj też, co mam tu zrobić, kurczę, nie wiem. No dobra, chyba, że zrobimy w ten sposób, że tutaj zrobimy jeszcze dodatkowy pokój w tym miejscu, tutaj zrobimy sobie właśnie kuchnię, tutaj będzie taka szersza jadalnia, większa i do tego wszystkiego tutaj zrobimy sobie salon i gdzieś tutaj zrobimy sobie łazienkę z toaletą i właśnie z tego, z tych dziwnych ścian będzie zrobiona toaleta, tylko, że do tej toalety będzie się przychodzić z łazienki, która będzie taka dosyć duża. Chyba to jest logiczne rozwiązanie, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli będę chciała tutaj jeszcze oddzielić sobie pomieszczenie, bo tak sobie myślę, że moglibyśmy osobny gabinet zrobić w tym miejscu, bo ten salon jest dosyć duży, to sobie to zrobimy, ale na razie nie wiem, czy tak zrobimy. Dobra, ale dokończmy sobie ten domek z zewnątrz, bo jeszcze nam tutaj dużo pracy zostało i musimy kolory też dobrać. Wydaje mi się, że od razu tutaj sobie pociągnę tę mozaikę, tą mozaikę i z tego zrobimy sobie też chodnik w tym domu. A z tych dekoracyjnych płotów, które właśnie użyłam do stworzenia tamtej części, to sobie zrobimy jakieś tutaj dekoracje, albo raczej rośliny sobie posadzimy w tym kręgu, co ja tutaj oddzielę. Ale tutaj w sumie z tym płotem wokół tak fajnie wyszło, bo wyszło tak dosyć symetrycznie i dobra, teraz ja sobie będę chciała to właśnie pokolorować. Ej, czekajcie, ja sobie przypomniałam, że ja przecież teraz nie mogę tego posadzić, bo ja nie mam kodów. Ja nie mogę! Chciałam tutaj zrobić ładnie, ale chyba nie wyjdzie. Tak, nawet tego nie mogę tutaj sobie posadzić. No to fantastycznie zrobiłam. Chyba wiecie co, muszę to usunąć. Sobie coś innego tutaj zrobimy, bo to będzie wyglądać tragicznie, jak ja to zrobię takie coś, co obok było. Dobra, wymyśliłam takie coś, aczkolwiek nie wiem, czy to będzie dobre rozwiązanie, bo posadziłam takie drzewa i otoczyłam je takim czymś, takim płotkiem właśnie i tutaj będę chciała sobie te kwadraciki jeszcze taką ziemią pomalować. No i no, nie wygląda to zbyt dobrze, bo to wygląda w ogóle jakby było gdzieś na ulicy, w sensie bardziej takim... To wygląda po prostu tak bardzo miejsko, że na przykład tutaj zaraz biblioteka jest, a to nie będzie biblioteka, to będzie dom, no ale niestety trzeba sobie radzić, jeżeli nie mogę kodów używać. Tutaj jednak w tej części zostawiłam takie płotki i tutaj będę chciała sobie zrobić jeszcze wejście do tego domu, do tego ogrodu bardziej, bo tutaj chciałabym zrobić to jakoś w ten sposób. Tutaj sobie dam żywopłot i polecę sobie z nim przez, no na całą parcelę po prostu tutaj. Ale nie, bo ten żywopłot będzie musiał być tu. Wszystko idzie nie po mojej myśli. Chyba, że zamiast tego
tego, po prostu dam zwykły płot i ten płot już nie, no właśnie, ten płot już nie powinien tutaj wystawać. Dobra, trudno, lecimy z płotem właśnie wokół tego wszystkiego. Pomalowałam już cały praktycznie ten dom, jeszcze dodałam okna, drzwi i to są okna i drzwi właśnie z licealnych lat. Jeszcze musiałam tutaj w ogóle troszeczkę dachy zmniejszyć te o, żeby mi się okna zmieściły z tej strony. No ale myślę, że wyszło to na plus, bo nie wygląda to, nawet dziwacznie to nie wygląda po prostu. Aktualnie nie mam po prostu jakby pomysłu na ten ogród, więc mam nadzieję, że pod koniec odcinka mi dopiero ten pomysł wpadnie i wolałabym teraz zacząć je tak robić w środku ten dom, dlatego do tego teraz przejdźmy. A w ogóle, jak zdążyliście zauważyć na moim kanale, od dłuższego czasu współpracuję z firmą Redragon, która ma sprzęt komputerowy. Właśnie do każdego praktycznie nagrania używam od nich słuchawek, klawiatury, myszki, ale też podkładki. Sprzęt jest naprawdę fajny i zachęcam Was do kupienia go, wszystkie linki będziecie mieć w opisie. Dobra, ogólnie ten dom bym zrobiła bardziej w takich brązowych kolorach, jak zdążyliście już zauważyć, bo tutaj właśnie dodałam drewnianą podłogę, ale lecimy sobie najpierw właśnie z tym korytarzem. Tutaj myślę, że też właśnie brązowy kolor użyję na te ściany i będę chciała na pewno dać jeszcze tutaj jakiś dywanik na podłogę. No i tak, zaczynają się pierwsze schodki, bo nie mogę tutaj właśnie wstawić żadnego stolika, bo ten stolik jest na dwie kratki, tutaj jest półtora kratki do dyspozycji, ale w sumie to i tak by brzydko wyglądało, nawet jakbym na kodach to wstawiła, dlatego chyba jakiś taki mniejszy stolik tutaj po prostu dam. O, jeszcze dobrze, że mogę skróty klawiszowe używać, to mogę sobie tak na środku postawić kratki tego. No i co, ubogi w dekoracje będzie ten dom, bo ani nie będę mogła tutaj podnosić żadnych rzeczy i nie będę mogła tutaj za dużo rzeczy też pododawać, z czego jestem ogromnie po prostu zasmucona. Nie mogę tutaj na przykład dać sobie pudełeczka, dobra, no to będzie tutaj po prostu lampa, będzie tutaj kwiatek w tym miejscu, ewentualnie jeszcze mogę tutaj powiesić jakiś obraz. A czemu nie mogę tutaj tego powiesić, a na dole tutaj mogę? Aha, bo ja nie mogę, a dobra, bo ja muszę bardziej przy tym powiesić. Dobra, teraz to ma sens. Dobra, to będą takie dwa obrazy sobie tutaj wisieć, jeszcze może bym te lampy wymieniła na jakąś takie, na jakieś, no może nie kinkiety, bo już nie mam ścian, to po prostu na taką lampę wiszącą, inną. O, niech będzie taka z wiejskiej sielanki i dobra, możemy przejść w którą stronę, lewa czy lewa, jeszcze dobra, nie wiem. Dobra, idziemy do salonu. No co nie może przenikać przez inne obiekty, przecież tutaj nic nie ma oprócz tego wejścia. A może o to wejście chodzi, że problematyczne? Dobra, nie wiem, nie wnikam, po prostu wiecie co, zrobimy to w ten sposób, że tu będzie na środku kominek razem z kanapą. Do tego nad ten kominek będę chciała powiesić sobie telewizor, w tej części dam jakieś regały na książki, a w tej części dam biurko i zobaczymy jak to wyjdzie, mam nadzieję, że wyjdzie spoko. Nie no, naprawdę dobrze, ja tego alta mogę używać, bo ja bym bez tego tutaj w tym momencie nie przeżyła, jakbym miała wszystko na prosto stawiać, tylko muszę tutaj troszeczkę kombinować jednak, żeby to wszystko mogło obok siebie stać i to będzie stało tak, o, no nie, o, dobra, czekajcie, najbliżej jak się da, to poprzesuwam. Zastanawiam się, dlaczego nie mogę tutaj kwiatka postawić na ten stolik, jakby, przecież to jest normalny stolik i dlaczego tutaj kwiatka nie może być? Może przez ten obraz? No nie wiem, to przecież ja ten normalnie obraz postawiłam, powiesiłam i ten stolik, nie wiem czemu nie mogłam tego postawić, no ale dobra, tak na razie wygląda ten salon, jak widzicie też pomalowałam na ten brązowy kolor, który był w przedpokoju. Tutaj jeszcze dałam w tej części gramofon, powiesiłam obrazy obok siebie, na szczęście alta mogę używać, to fajnie, one sobie wiszą, no i to jest część, gdzie jest właśnie ten telewizor z kominkiem, właśnie z kanapami i jeszcze na sam środek bym chciała tutaj postawić taki, no, stoliczek, tylko że zmienię może kolor na taki bardziej jasny, bo tutaj też jest taki jasny akcent na tym stoliczku. No i dobra, została nam jeszcze ta część i w sumie dobrze, że może nie oddzieliłam tych pokoi od siebie, w sensie, że nie zrobiłam osobnego gabinetu, bo to tam nawet tak fajnie ustawione jest wszystko, jak na razie. Tutaj po prostu właśnie jeszcze to biurko dam z krzesłem i z komputerem, jakąś lampeczkę może. O, może nawet w takim dziwnym kolorze, jeszcze chyba takiej pralki nie użyłam, ale nawet do tych kafelek będzie pasować. No dobra, chyba to wygląda spoko. No i oczywiście w tej części będzie toaleta. A, nie będzie toalety. No nie gadajcie, że ja tutaj toalety nie wcisnę. Dobra, w takim razie toaletę sobie damy tutaj, a tutaj może się uda dać prysznic, proszę. Chyba, że ta lampa po prostu przeszkadza. Ale co tu, powiedzcie mi, co tu może przeszkadzać? Ta kolumna? No nie, no co ta kolumna ma do tego? Może te drzwi? Że one się... Aha, może te drzwi, że one się otwierają tutaj. No bo pralki i suszarki też tutaj nie wcisnę. Dobra, musimy tutaj przerobić co nieco. Boże, same problemy z tymi bez kodów rzeczami. Ale tak wiecie co, sobie myślę, że tu może prysznic będzie lepszym rozwiązaniem i te drzwi sobie wymienię na jakieś szklane po prostu. O, a tutaj sobie jeszcze walnę taką szybę, żeby było widać, że tu jest prysznic i było takie przeszklone to wszystko, żeby było. Ej, fajnie to wygląda. Do tego jeszcze dodam sobie taki zielonkawy kolor, bo właśnie pod te pralki. Wydaje mi się, że całkiem spoko to będzie wyglądać w tym momencie. Dobra, jeden problem z głowy, jakby to chyba była najtrudniejsza rzecz, żeby tutaj zrobić. Znaczy może nie najtrudniejsza, tylko trzeba było troszeczkę pomyśleć, no ja w myśleniu nie jestem zbyt dobra. Tutaj ten jeden blat zamieniłam na dwie umywalki jednak i jeszcze na to okno chciałabym powiesić jakąś zasłonę. Tutaj dodałam jeszcze dekorację właśnie do tego pokoju, na umywalkę, ale też tutaj na ścianę. No i dobra, chyba możemy się
przenieść właśnie do kolejnego pomieszczenia, w którym będzie kuchnia z jadalnią. No tam, tą jadalnię to planuję zrobić w tym miejscu, a raczej tutaj po prostu wstawić stół. No a ta kuchnia, no kurczę, ta kuchnia będzie troszeczkę mała, tak sobie teraz myślę. Czy by może jednak zamienić to miejscami? No bo tutaj się stół tak naprawdę zmieściłby, a tutaj byśmy zrobili kuchnię z wyspą kuchenną. Nie, zdecydowanie gorsze rozwiązanie to jest. Dobra, wydaje mi się, że tych rozmiarów kuchnia jest nawet wystarczająca. Nawet zmieściła się tutaj wyspa kuchenna, więc dodatkowy tak naprawdę blat. I szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że okap tutaj wejdzie z domowego kucharza pod te szafki, no ale bez kodów normalnie weszło, także no jestem w szoku trochę, bo nie pamiętałam, że tak się dzieje. Tutaj na pewno bym chciała też tą cegiełkę użyć. No tak, już chciałam. Patrzcie, co chciałam zrobić. Tutaj sobie poustawiać, jakbym chciała, żeby fajnie stało w kuchni, no ale oczywiście nie mogę. Jezu, jak mi smutno jest z tego powodu, ta kuchnia będzie taka, wiecie, pusta po prostu, bo tutaj mogę sobie dwie rzeczy tak naprawdę postawić, bo stoją one i tak krzywo i mi się to nie podoba. No ale cóż mam zrobić, taki challenge tam się niestety wylosował. Tutaj sobie jeszcze zawiesiłam lampy nad tą wyspą kuchenną i możemy przejść właśnie do tej części jadalnianej. I na razie ustawienie tego domu bardzo mi się podoba. Nie wiem jak wam, dajcie znać w komentarzu. I w ogóle zostawcie lajka pod tym filmem. Tutaj do czarnego stołu dodaję takie krzesła z licealnych lat, które są w beżowym kolorze i tutaj akurat wszystkie się zmieściły do tego większego stołu. Na pewno jakiś dywan będę chciała dać na podłogę, tylko że właśnie chyba to zrobię w takim beżowym kolorze, żeby to wszystko pasowało. Tutaj zawieszę jakieś zasłony. Jakąś zaraz też lampę fajną zawieszę, znajdę i jakieś obrazy na ścianę i to prawdopodobnie będzie tyle. Ej, nawet te zasłony udało mi się powiesić bez kodów, jakby myślałam, że one się będą blokować, ale w sumie szczerze mówiąc nie tak dużo rzeczy się tutaj blokuje. Najbardziej niestety z dekoracjami jest problem, bo ich nie można normalnie ładnie postawić. Bez kodów oczywiście. I tak wygląda właśnie ta jadalnia. Tutaj dałam jeszcze takie świecące lampy na ścianę. Zawiesiłam też lampę taką wiszącą. No i to by było właśnie na tyle. Teraz przejdźmy do tego pomieszczenia. Tutaj zrobimy sobie sypialnię. No to w sumie będą w tym domu cztery sypialnie, czyli całkiem porządny dom. Może ją zrobimy sobie w jakimś innym kolorze, na przykład w takim granatowym i do tego dołożymy sobie też jakieś prawdopodobnie granatowe łóżko. No dobra, może nie granatowe, ale będzie niebieski, w niebieskim kolorze właśnie. Dołożę do tego stolik. No i tutaj zrobimy sobie szafy i to by była taka w sumie pełnoprawna sypialnia. No nie, to moje ulubione te szafy tutaj nie będą pasować, bo ja je muszę łączyć, żeby one dobrze wyglądały ze sobą. Także trzeba coś innego tutaj pomyśleć, nad czymś innym. Ej, patrzcie, ja zawsze wieszam tą roślinkę, a tutaj się okazuje, że ja nie mogę jej tutaj w ogóle w żadnym pomieszczeniu powiesić, bo ona przenika przez podłogę lub sufit. To po co jest ta roślina, jak nie można na niskich ścianach jej zawieszać nawet? Jestem zdegustowana tą informacją, szczerze mówiąc, chciałabym tego nie wiedzieć. Teraz mi w sumie sobie tak myślę, że i jej troszeczkę tutaj chyba zepsuło coś. Dobra, tak wygląda ta sypialnia. Zawiesiłam tutaj też parę obrazów, dałam jakąś lampkę na stolik, dywanik, a w tej części właśnie jest komoda z lustrem i z plakatem roślinką. No i to by było na tyle. Troszeczkę jest uboga ta sypialnia, jeszcze sobie zmienię tylko światełko. No ale wydaje mi się, że i tak jest wszystko tutaj fajnie połączone ze sobą i przechodzimy teraz do góry. Tutaj w tym korytarzu mamy taką dosyć dużą przestrzeń, bo mamy szeroki korytarz w tej części i tutaj długi korytarz z dwoma oknami nawet. I myślę sobie tak, żeby tutaj dodać jakiś może stolik z szachami, żeby właśnie jakieś takie aktywistyczne rzeczy dać, albo może na przykład pianino z gitarą. O, to by było chyba lepsze rozwiązanie. O, to pianino to nawet weźmiemy sobie takie, można powiedzieć, stare, to z rancha, takie obdrapane i będzie tutaj spoko to wyglądać. Dałam tutaj jeszcze lampki kaktusy, do tego zawiesiłam obrazy w złotej ramce z wilkołaków i chyba w tej części już nie będę nic dawać. Może ewentualnie jakieś skinkiety tylko zawieszę, żeby światło inne było. No i to by było właśnie chyba na tyle z korytarza. Możemy teraz przejść do którejś sypialni. Ogólnie ta sypialnia jest tutaj sypialnią największą. Ta będzie troszeczkę mała, no to tą małą pewnie zrobimy sobie dla jakiegoś małego dziecka. A ta jest taka średnia, to może od tej średniej zacznijmy. Tutaj zrobimy sobie pokój dla nastolatka, tutaj może dla jakiegoś dorosłego i tu właśnie dla niemowlaka. A na dole można powiedzieć, że to będzie pokój gościnny czy coś takiego. Tutaj ja lubię w pokoju dla nastolatka sobie pododawać różne dekoracje takie, które właśnie można postawić przy użyciu kodów, a aktualnie nie będę mogła tego postawić. Dobra, takie będzie ustawienie właśnie tego pokoju. Jest tutaj szafa, jest łóżko z takim stolikiem, do tego biurko, zasłony, kanapa i jakiś tutaj wózek taki jeżdżący. Jeszcze brakuje oczywiście paru dekoracji na ścianę i na podłogę. Nie, no co? Na podłogę? Nie, nie na podłogę. I na te stoliki właśnie. Można powiedzieć, że to taki pokój sportowca będzie. Właśnie tutaj mu dałam piłkę, dałam jakieś trofeum, powiesiłam jakieś plakaty związane właśnie z tym. No i to by było właśnie na tyle w tym pokoju. Wygląda całkiem spoko, przynajmniej tak mi się wydaje. I może zrobimy teraz w sumie tą łazienkę. Czekajcie, którą ja ścianę dobudowałam? Ja dobudowałam tą ścianę, co nie? Tak, tą ścianę dobudowałam. Co teraz? Jak tą łazienkę urządzić, żeby ona dobra była? Może jeszcze to sobie tak oddzielimy, bo to jest ta ściana, której nie mogę usuwać, więc to ona i tak musi tutaj zostać. Albo po prostu samowolnie zostawimy sobie tą część i nie będziemy jej ruszać. Damy tam jakieś po prostu dekoracje. Ej, działa nawet mój trik z wanną, że mogę sobie właśnie wannę wsadzić w te ściany i nie widać tych kafelek i to są jakby kafelki z tej ściany. No szkoda, że te widać, no ale okej. No i dobra, no to w tej części właśnie będzie ta wanna, bo chciałam ją też tutaj, ale niestety
niestety mi się z drzwiami blokowała. Do tego tutaj damy sobie toaletę, a w tej części umywalki. No i to chyba było najlepsze, co mogłam tutaj zrobić, bo ta część, no ani ona się nie nadaje na prysznic, ani ona się nie nadaje na wannę, bo nie będzie ona symetrycznie stała. Ewentualnie mogłabym zrobić coś takiego i tutaj po prostu umieścić prysznic, ale nie wiem, czy ja to chcę robić, bo tutaj już mam wannę właśnie z prysznicem w tej części. To tutaj sobie po prostu damy jakieś dekoracje na tą ścianę i to będzie chyba wystarczające. O, tutaj zrobimy sobie taką wnękę na przykład na szlafroki. W tej części będzie wnęka na ręczniki, a tutaj zawiesimy sobie zasłonę. No i dobra, brakuje tylko tak naprawdę dekoracji, które właśnie umieszczę na ten blat. A dobra, już chciałam zabrać ten blat i porozmieszczać sobie tak, jakbym chciała te kosmetyki, ale no niestety nie uda się, bo nie mam kodów wpisanych. Dobra, i tak wyglądałaby ta łazienka. Wydaje mi się, że całkiem spoko wyszła i chyba wyszła lepiej niż ta na dole, bo przynajmniej tak mi się wydaje, bardziej mi się podoba. Przechodzimy teraz do tego pokoju największego i tutaj zrobimy sobie właśnie sypialnię dla dwóch osób, dla dorosłych osób, dla rodziców może. Może łóżko z baldachimem sobie wybiorę i do tego pod ten kolor właśnie będę sobie wybierać kolejne meble, czyli na przykład taką komodę i jeszcze szafę. Z tego samego dodatku to będzie, więc będzie to fajnie wyglądało ze sobą tutaj właśnie. Dobra, całkiem sprawnie ta sypialnia poszła w rozstawieniu mebli. Jeszcze wystarczy tutaj pokolorować ściany na jakiś odpowiedni kolor. I to może wezmiemy sobie taki brzoskwinkowy. Wydaje mi się, że bardzo ładnie tutaj wygląda z tymi meblami. Tutaj na tą komodę dodałam kosmetyki i zastanawiam się, czy w tej części nie dodać kominka. Dobra, nie akurat tego, ale na przykład takiego, o, i to, ej, to będzie bardzo ładnie wyglądać. Tutaj weźmiemy sobie jeszcze go w czarnym kolorze, bo zastanawiałam się nad telewizorem, ale no nie, no telewizor w sypialni to tak w sumie średnio. Czy nie wiem, no ja nie mam, może to jest fajne rozwiązanie. No i tutaj sobie powiesimy jeszcze obraz i to by było właśnie na tyle w tym pokoju, bo więcej już tutaj rzeczy raczej nie zmieszczę, bo mi się będą blokować. No i przechodzimy do ostatniego pokoju. Yeah, w końcu! No, ale czekajcie, bo jeszcze mi ogród został. Ogród mi został. O Jezu. Nie, w tym, naprawdę, w tym odcinku, w tym dniu, w którym to właśnie nagrywam, jakoś totalnie nie mam ochoty, żeby zrobić ten ogród. Niech to ktoś za mnie zrobi, błagam. Tutaj dałam sobie taką tapetę z wiejskiej sielanki i do tego nawet mi się zmieścił tutaj zamek dla lekko zmniejszania. Jestem w szoku, naprawdę. Tutaj sobie zawieszę jeszcze zasłonę, dodam jakiś dywanik i parę zabawek i coś na ścianę na pewno. O, tutaj takiego żółwia znalazłam. Wydaje mi się, że całkiem spoko będzie tutaj pasować ten dywan. Jeju, tyle rzeczy tu chcę wepchać, ale się nie da. Nie da się tego wepchać, ale dobra, wolę chyba jednorożca niż jakieś pudełko na zabawki. Więc ten jednorożec niech tutaj zostanie, tutaj będą te kostki. No i to by było chyba na tyle, no już więcej mi się tutaj nic nie zmieści, bo właśnie próbowałam tutaj pudełko na zabawki wcisnąć i mi się nie udało. Dlatego to by było na tyle, to by było na tyle właśnie w tym pomieszczeniu. No okej, jeszcze wcisnęłam kaktusa światełko, także jestem z siebie dumna. I dobra, mamy dom praktycznie już gotowy w środku, gotowy z zewnątrz, z tej strony, ale jeszcze nam został właśnie tył tego domu, także ja na szybko tutaj go zrobię, jeszcze ten taras. Przysięgam, nienawidzę grać bez kodów, no nic mi tu nie pasuje, no tutaj nie mogę postawić, tam nie mogę postawić, no to mi się nie chce już w to grać, jak ja nie mogę czegoś zrobić. Miałam szczerą nadzieję, że będę mogła to tutaj dać, ale nie mogę. W ogóle jakiekolwiek kwiatki mogę dać tutaj? No niby te róże, no ale czemu pojedyncze mogę, a tamtych nie mogę? Dobra, no to w tym odcinku będą pojedyncze. W tej części przy wejściu zrobiłam jeszcze miejsce na grilla, do tego dałam kwiatki i powiesiłam taki wieniec. No i w tej części właśnie, gdzie jest ten tarasik zadaszony szklany, takim szklanym dachem, no to właśnie dałam tutaj miejsce, żeby można było sobie usiąść, jakiś zjeść posiłek. No i oczywiście miejsce wypoczynkowe z moimi ulubionymi kanapami na taras. Jeszcze dokończyłam ten basen, zrobiłam go w taki brązowy kolorach, tylko no tutaj niestety mi troszeczkę wystaje poza płot, więc muszę zmienić to obramowanie. Dałam też pizzę, latającą, nie, pływającą pizzę. No i to by było w sumie na tyle w tym odcinku. Właśnie zrobiłam tutaj domek, w sumie bardziej wyremontowałam ten kształt, który znalazłam w galerii. I wydaje mi się, że całkiem spoko wyszło. Wydaje mi się, że ten dom nawet taki ładny jest. I do tego wszystkiego jeszcze to wszystko bez kodów robiłam, więc to było dla mnie takie jedno wyzwanie.